Cześć, witajcie. Dziś w naszej kapsule czasu zmierzamy w końcówkę 2009 roku, a zmierzamy po ten smartfon. Nokia 5230 oparta na systemie operacyjnym Symbian. To było coś takiego, może niektórzy jeszcze pamiętają. Telefon pełen osobliwości, ale już, podkreślimy to, pełnoprawny smartfon, czyli coś, co znamy do dziś, choć w nieco zmienionej formie. Ale popatrzcie, system operacyjny jest. Była możliwość instalowania aplikacji? No była. Był internet? No był. Był ekran dotykowy? Był. Aparat fotograficzny? A jakże? No smartfon jak w mordę go strzeli. Tyle, że no taki trochę już nie dzisiejszy. Ale wtedy, moi drodzy, właśnie z takich smartfonów korzystaliśmy. W dodatku to był nawet nie najgorszy sprzęt. Nie odbiegał wymiarami ani możliwościami od ówczesnej konkurencji, ale tak jak powiedziałem, pełno w nim było osobliwości. Jak widzicie, to jeszcze nie były te czasy, kiedy smartfon musiał mieć aparat z przodu. Musiał za to mieć jeszcze dodatkowe mechaniczne przyciski. Oczywiście to było wygodne rozwiązanie, bo mieliśmy zieloną, czerwoną słuchawkę i klawiszek do wchodzenia na przykład do menu. Sam interfejs był w sumie dosyć prosty. Oczywiście od nas zależało, jak bardzo będzie rozbudowany, ile aplikacji w nim zainstalujemy. Jak widzicie, demonem prędkości ten telefon nie jest, ale ówcześnie płynność jego działania, powiedzmy, że była raczej typowa. Teraz byśmy powiedzieli, że działa w sposób nader irytujący, ale wtedy takie tempo pracy nie przerażało. System Symbian, no cóż, można powiedzieć, że w zasadzie poległ i umarł razem z dawną Nokią, ale wówczas jeszcze był znaczącym graczem na rynku, było na niego nawet sporo aplikacji. Jak widzicie, niektóre z nich funkcjonują do dziś w naszych smartfonach, także pod tym względem akurat niczego mu nie brakowało. Osobliwością tego telefonu był również jego wyświetlacz. Mierzył 3,2 cala, czyli dość przeciętnie jak na tamte czasy i miał powalającą wręcz rozdzielczość 360x640 pikseli, czyli troszkę mniej niż HD+, a nawet do dziś zdarzają się jeszcze telefony z taką rozdziałką właśnie. Zatem pod tym względem był nie najgorszy i w dodatku był to jeszcze, moi drodzy, ekran w technologii oporowej. Tu nie był dotyk taki, jaki obecnie znamy z naszych smartfonów, czyli pojemnościowy. Tu był ekran oporowy, czyli taki, który odczytuje punktowy dotyk w momencie, kiedy naciskamy lekko na wyświetlacz. Wiadomo, dotyk nie musiał być jakoś szczególnie mocny. Tu już nawet działały pewne gesty przeciągania po ekranie. Jak widzicie, był slide to unlock nawet. I można było sobie spokojnie przewijać i obsługiwać ten ekran już bez rysika za pomocą gołego palca. Naturalnie Nokia dołączała do telefonu taki oto rysik, a w zasadzie coś a la kostkę gitarową. Skąd to się wzięło, to za chwilę się dowiecie. Była też fajniutka smyczka do tego. Tą kostką faktycznie czasem lepiej się operowało, szczególnie kiedy na przykład musieliśmy wprowadzać tekst. A wprowadzać tekst można było albo odręcznie, albo za pomocą typowej klawiatury telefonu, czyli numerycznej, a klawiatura QWERTY, którą znamy z obecnych naszych smartfonów, była dostępna dopiero po przekręceniu telefonu na bok. Zatem widzicie, był tutaj już czujnik ruchu i możliwość zmiany orientacji wyświetlacza, taka jaką mamy obecnie w telefonach. No i tu się objawiała też pewna osobliwość. Rotacja tej klawiaturki działała tylko w jedną stronę, jak widzicie. No i tak samo oczywiście zachowywał się interfejs telefonu. Nie wiem, czy to był bug, czy to był feature, no ale było na swój sposób zabawne. Przezabawne, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu było również to, że do zestawu dostawaliśmy nie tylko ładowarkę, smyczkę, kostkę do ekranu, ale też uchwyt do samochodu i to bardzo, bardzo porządny, w dodatku dedykowany akurat do tego smartfona. Kolejną dziwną i osobliwą rzeczą w tym telefonie były gniazda. Nokia twardo trzymała się wówczas swojej kultowej ładowarki z tak zwanym cienkim bolcem. Wcześniej był gruby bolec, później był cienki. Był mini jack, ale było już też gniazdko, które pamiętamy później z wielu naszych smartfonów, czyli po prostu micro USB. W tym przypadku służyło po prostu do wymiany danych między telefonem a komputerem. A jeśli już mówię o wymianie danych, to następna osobliwość. Wiecie co? Ten smartfon nie miał Wi-Fi. Przedziwna sprawa, można było korzystać na nim z sieci 3G, ale nie z Wi-Fi. Nonsens?
No, nonsens, szczególnie w czasach, kiedy dostęp do internetu nie był jeszcze tak fajnie pakietowany i tak tani jak obecnie. Wtedy paczka danych jednak swoje kosztowała i żeby cokolwiek na ten telefon pobrać, no to niestety musieliśmy łapać 3G z powietrza. No tak nie za fajnie, prawda? Ale takie to były czasy. Wtedy dawało się jeszcze sprzedawać smartfon bez Wi-Fi. Świetnym rozwiązaniem w tej Nokii był boczny klawisz do blokady ekranu, a w zasadzie taki suwaczek. Dzięki temu wygodnie i szybko mogliśmy sobie ten telefon zablokować i odblokować. Równie świetnym rozwiązaniem był dedykowany klawisz do aparatu fotograficznego. A skoro o aparacie wspominam, no to cóż, aparat był dwumegowy, więc na tamte czasy powiedzmy, że był dosyć typowy. Dzisiaj już byśmy się z niego mocno obśmieli, ale jakieś tam zdjęcia robił, coś tam było nawet widać na tych zdjęciach. Wiadomo, że one nie miały prawa oszołomić nas jakością. Niemniej jakieś tam zdjęcia ten aparat był w stanie zrobić. Był nawet, moi drodzy, w stanie nagrać filmik w rozdzielczości VGA, czyli 640 na 480 pikseli. Na tamte czasy były to osiągi, no, powiedzmy, że nie najgorsze. Telefon ten wykorzystywał procesor o taktowaniu, uwaga, 434 MHz, wspierany przez, uwaga, 128 MB pamięci operacyjnej, no i pamięć wewnętrzną 70-megową. Przy czym tu oczywiście wiadomo, że była możliwość użycia karty microSD, którą to umieszczaliśmy sobie w takim fajnie zamykanym slocie na boku obudowy, zaraz obok karty SIM. A używaliśmy wówczas karty formatu mini SIM, czyli tej, powiedzmy, największej wyłamywanej z ramki. Potem dopiero nadeszły czasy mikrosimów i nanosimów. Były to też jeszcze czasy, kiedy baterię z telefonu można było sobie swobodnie wyciągać. I tutaj mieliśmy znowu baterię typu BL5. Coś, akurat w tym przypadku Jotkę, która była stosowana w bardzo wielu modelach Nokii i która miała pojemność 1320 mAh i wystarczyła naprawdę na długo. Dobrych kilka dni ten telefon mógł pracować, słuchajcie, bez ładowania, pomimo tego, że już był smartfonem z dotykowym ekranem. Dosyć dużym jak na tamte czasy. A można jednak było. W recenzji tego telefonu, którą popełniłem ongiś na łamach nieistniejącego już niestety miesięcznika Mobile Internet, napisałem, że bateria ta potrafiła pracować ponad tydzień. I wiecie co? Po tylu latach, jak uruchomiłem ten telefon i trochę się nim teraz już współcześnie pobawiłem, żeby sobie to i owo przypomnieć i opowiedzieć o tym w niniejszym filmiku, okazuje się, że osiągi baterii w sumie chyba nie uległy pogorszeniu, bowiem przez ostatnie 3 dni spadła jedna kreska, no ale oczywiście wiadomo, nie używałem tego telefonu jakoś tam strasznie wybitnie intensywnie. Niemniej jest spora szansa, że mógłbym go jeszcze używać choćby nawet i dziś. No tyle, że wiadomo, powoli wygaszają nam 3G, także raczej nie kupujcie już tego telefonu. Chyba, że chcecie go mieć tak jak ja w celach, nazwijmy to, muzealnych. Ale popatrzcie. Wygląda prawie jak nowy. Trochę się tylko powycierał napis przy aparacie fotograficznym. Obudowa niepowycierana, mimo tego, że jest lakierowana. Niepopękana, pomimo tego, że jest z plastiku. A i wyświetlacz wygląda jak nowy. No bo miałem cały czas na nim naklejoną folię ochronną, która po dziś dzień trzyma się prawie że całkiem dobrze. Ile to wówczas kosztowało? A powiem wam, że w sumie chyba całkiem niewiele. Tu znów odwołam się do recenzji, którą macie podlinkowaną w opisie tego filmu, do recenzji sprzed lat, gdzie napisałem, że telefon ten kosztował około 600 zł. No były czasy, nie? Teraz to nie ma czasów. Smartfon za 600 i to jak na tamte czasy oczywiście nie najgorszy. No. Można było poszaleć. Na koniec wrócę jeszcze do tej kostki gitarowej. Skąd ona się wzięła? Nie wiem, czy kojarzycie, ale Nokia miała też ówcześnie taką linię telefonów Express Music. Zresztą pokazywałem, mam jeden telefon z tej linii, co prawda Express Radio, ale zawsze. One między innymi wyróżniały się tym, że były muzyczne i miały obudowę czarną z czerwonymi akcentami. I być może natkniecie się kiedyś w sieci na telefon Nokia 5800 Express Music. Ona wygląda prawie że identycznie jak ta Nokia 5230, ale jednak różni się od niej. Ma chociażby inny procesor, lepszy aparat fotograficzny, nawet aparaty, bo i przedni już ma. No i oczywiście ma tam jeszcze parę dodatków preinstalowanych w oprogramowaniu, natomiast wyświetlacz, baterię, kształt obudowy, no to ma już takie same i najwyraźniej ta kosteczka, no to jest jakaś pozostałość po tamtym modelu, bo 5800 wyszła trochę przed tą 5230, a 5230, którą właśnie oglądacie, można powiedzieć, że była tańszym, uproszczonym wariantem tamtej muzycznej Nokii 5800. Jak wspominam ten smartfon?
No wiecie, że bardzo dobrze. Nie był to mój pierwszy smartfon w życiu, ale jeden z pierwszych. I używałem go dosyć długo. I tak naprawdę jedynym irytującym mankamentem moim zdaniem był brak Wi-Fi, co powodowało po prostu wyższe koszty korzystania z internetu, co w sumie też zniechęcało trochę do korzystania z niej. Ale poza tym telefon był fajny pod każdym względem w roli narzędzia komunikacji i sprawdzał się znakomicie. Szkoda, że Nokia skończyła tak jak skończyła, bo jak widzicie, produkowali całkiem fajne rzeczy. I to już tyle w dzisiejszym odcinku historii, a ja oczywiście zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia. Cześć!